existing. Girl, I know it's real, I can't resist it. Cześć moi mili, w nowym filmie. Dzisiaj przymierzę ubrania, które ostatnio kupiłam. Niektóre już na sobie miałam, inne będą na mnie po raz pierwszy, więc wspólnie zdecydujemy, czy są fajne, czy nie, czy dobrze dopasowałam rozmiary. I tutaj skrajnie różne będą style, zaczynając od sportowych, może takich bardziej młodzieżowych, weekendowych, wyjazdowych, aż do eleganckich sukienek do pracy, na poważniejsze okazje. Tutaj pokażę Wam również sukienkę, którą kupiłam z myślą o komunii, do której moja córka przystępuje. Także zacznijmy od tej bluzy Hollistera. Ja zakupy robię bezpośrednio u nich na stronie hollister.com i zapisałam się do newslettera, dzięki któremu wiem, kiedy są promocje, i trafiłam właśnie na taką promocję, w której to przesyłka była za darmo i sporo ubrań z najnowszej kolekcji było przecenionych o 30-40%, i właśnie między innymi ta cudowna bluza, uwielbiam ją, miałam ją na sobie raz i z przykrością ją z siebie zdjęłam po południu. I też dział wyprzedaż był naprawdę pełen fajnych rzeczy, także warto się tam zapisać, jak lubicie tego typu styl. Tam się bardzo krótko czeka na przesyłkę. Często mnie pytacie o te aspekty związane z zakupami, więc wolę to powiedzieć kompleksowo, żeby Wam ułatwić życie zakupowe. Bluza, nowa kolekcja na misiu, cieplutka, ona jest tak miękka, niesamowicie. Jeżeli chodzi o bluzy z kapturem, to aktualnie Hollister jest moją ulubioną firmą. Jedyna rzecz, z którą troszeczkę przesadziłam, to jest rozmiar, bo ja u nich zawsze kupuję ubrania w rozmiarze M, prawie zawsze, bo ostatnio kupowałam bluzy z kapturem i wzięłam dwie L-ki. I one są fajne, takie luźniejsze, fajnie leżą do dresów na weekendowy luz, a jednak ta bluza to też jest L-ka. Moim zdaniem M-ka by po prostu lepiej na mnie leżała, co nie zmienia faktu, że dzięki temu, że ten rozmiar jest większy, no to ona jest dość długa, tak do połowy biodra i tak komfortowo mnie tutaj otula, grzeje. Nie wiem, ta wiosna jakoś nie ma w tym roku siły przebicia, cały czas jest jakoś tak zimowo, więc to jest idealna bluza na teraz, ale ten materiał jest na tyle przyjemny i oddychający, że mimo, że ona grzeje, to też oddycha, nie czuje się w niej człowiek jakiś taki zaparzony, jak czasami w bluzach z sieciówek, więc myślę, że na chłodniejsze wiosenne wieczory też będzie super. No i kolor jest super, ma fajny kaptur. Jedyne, co zrobiłam źle, to ulizałam dzisiaj sobie fryzurę i zakładając tę bluzę z kapturem, wszystko tutaj zrujnowałam, także nie róbcie tego, nie bierzcie ze mnie przykładu. Zaraz Wam pokażę pozostałe rzeczy z Hollistera, ale najpierw to będzie, mówiłam Wam, totalny vlogowe mierzymy, vlogowy film. Pokażę Wam jeansy z H&M-u, które mam na sobie. Odkryłam nowe jeansy, one są z wysokim stanem. Cena jest atrakcyjna, bo one kosztują chyba 80 zł w cenie regularnej. Mają sporo elastanu, ładnie się układają na sylwetce, no i czekajcie, bo to jest taki dziwny kadr. One bardzo fajnie... Aha, musimy nogi tutaj skrócić w statywie. Jeżeli macie podobną figurę do mnie, czyli boczki i dość szerokie biodra, no to będziecie czuć się komfortowo w tych jeansach. One są bardzo przyjemne w dotyku, przypominają mi spodnie z Calzedonii, więc no naprawdę za takie pieniądze bardzo fajne jeansy. I muszę sobie kupić wszystkie inne kolory w tym modelu. Naprawdę tak bardzo mi się spodobały, że mam taki plan, a widziałam, że są i z dziurami i tak dalej. Także ja Wam gdzieś tu napiszę, jak one się nazywają, żebyście sobie mogły wyszukać na stronie, jak kupowałam je online. Przyniosłam karton, w którym przyszły do mnie zakupy z Hollistera, bo nie powiedziałam Wam, ile ta bluza kosztowała. Ona była za 30 euro, więc tak, przeceniona była chyba z 50. Także naprawdę ja, no przyznaję Wam, bluzy z Hollistera mam na kilka lat. Dosłownie, niektóre po prostu oddaję, bo mi się nudzą, ale one nie są ani skulkowane. Jedyne co, to czarne bluzy lubią blaknąć, ale ja je wrzucam do suszarki bębnowej, ja nie oszczędzam tych ubrań. Zapachy do samochodu, serduszka, zapachy z Hollistera są po prostu fenomenalne. I one jeszcze były przecenione, zaraz Wam powiem na ile. I kupiłam też z myślą o Bożym Narodzeniu Mikołaja, który pachnie... czym on pachniał? Jakimś, czymś egzotycznym, pamiętam. Także nie wiem, czy dotrwa do przyszłego roku, bo może nie wytrzymamy i będziemy jeździć już teraz z Mikołajem. A jaki tu jest termin ważności? Nie ma terminu, bezterminowo, czyli może przetrwa rok.
No i bielizna z Hollistera, też jest rewelacyjna. Tutaj mam takie majtki bezszwowe, stringi, czarne ze srebrną nitką i różowe. Cena regularna w euro to jest 9 euro. O, jak pasuje do bluzy. Więc no naprawdę super. I kolejna rzecz, moi kochani, to są takie skarpetki do kolan zwane antygwałtami. Osoby, które wiedzą, o co chodzi, na pewno będą się śmiały, a osoby, które nie wiedzą, no to jest taki po prostu żarcik. W gwiazdy i już widzę spodnie 7/8, tego typu skarpety i jakieś fajne sneakersy. I kupiłam jeszcze takie szare, a mam takie szare buty Reeboka, teraz niedawno kupowałam, więc też będą na pewno pasować. I mygiełki do ciała, które były w cenach promocyjnych. Jedna jest taka i to jest Body Mist Sugared Pear and Woods. Zobaczmy, bo jeszcze tego nawet nie wąchałam. No, ładna. Pachnie jak któraś z mgiełek z Victoria's Secret. Nie pamiętam, która. Ale fajna opcja. I jeszcze fajniejsza opcja. To taka mała mgiełka, którą wrzucacie sobie do torebki i stoicie w korku, czy chcecie się odświeżyć, czy robi się wam gorąco, czy chcecie nawilżyć szybko skórę. To jest naprawdę rewelacja. I to jest zapach Silver Strand Black. Bardzo niewyraźnie to jest napisane. Zaraz zobaczymy. Ale pachnie ten gruszkowy, bardzo ładny, taki cukierkowy. A ten? Ten pachnie po prostu brzoskwiniami, bardzo orzeźwiająco. Zdecydowanie ten zapach jest mój, ale tak no odświeżenie, wiecie, no te zapachy czujecie w momencie, w którym aplikujecie, one szybko dość się ulatniają. Przynajmniej mam takie doświadczenie z zapachami Victoria's Secret. Już wam mówię, co ile kosztowało i się rozbieram. Tak, będę się... może więcej rzeczy do ubrania? Zgadnijcie, kto mnie odwiedził. Był kurier, ale to nie są ubrania, to jest jedzenie od firmy Lookfood. Ale super! Pokażę wam w jakimś innym filmie. Ale oni mnie rozpieszczają, oni mają takie pyszne produkty z kokosa. Po prostu petarda. Teraz tak, wracamy, moi kochani, do cen. I szybciutko jedziemy. Ten mały zapach był za 2,4 euro, także cena po prostu rewelacja. Odświeżacz serduszkowy do samochodu 4,9 euro, no czyli 5 euro. Dalej, moi kochani. Duży zapach był za 5 euro, 5,2. Zawieszka do samochodu z Mikołajem 3,5 euro. Majty 3,6 euro. Widzicie, jakie to są ceny, a jakość tych rzeczy jest po prostu fenomenalna. I te skarpeteczki rajstopowo-kabaretkowe były za 2 euro za parę. Także za całe zakupy zapłaciłam 56 euro. I tak fajne rzeczy udało mi się kupić. A teraz będę się rozbierać. Ja nie jestem gołosłowna. Zdejmujemy bluzę. To może być bardzo ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę moją fryzurę i to, że nie chcę jej zepsuć. I tutaj, moi kochani, widzicie kolejną rzecz, którą kupiłam. Co za emocje. Nie założyłam zegarka. Jak mogłam zapomnieć o zegarku? Jak nie mam zegarka i to odkrywam, to czuję niepokój. Ciekawe jestem, czy też tak macie. Albo jak odkrywam, że rano nie użyłam perfum, to jest w ogóle tragedia. Wtedy czuję się w ogóle nago i łyso. Nie, ta bluza, jak ona się mięsi... Nie, no musicie po prostu sprawdzić na sobie. Bluzka, którą też musiałam ja sprawdzić na sobie, to jest moja pierwsza rzecz z pelenów, na którą namówiła mnie moja serdeczna koleżanka Sylwia, blogerka. I ona mówi, kup sobie jedną bluzkę, zobaczysz jaka jakość. Wow! Statyw mi tu szaleje. To jest bluzka w rozmiarze S. Peleny mają dość zawyżoną rozmiarówkę. Widzicie, metka by jeszcze jej nie nosiłam i gruba bawełna tutaj jest. Bawełna jest tutaj naprawdę gruba, wróć. Give me a Drake, give me a Drake, także tekst w moim stylu, biały napis na czarnej koszulce, to jest coś, co myślę pasuje do każdego.
I można to przemycić nawet pod marynarką na taki luźniejszy dzień do pracy. Oczywiście zależy, gdzie pracujecie. Ja mogę się ubrać tak, jak chcę zazwyczaj, więc no tak. Bluzkę znalazłam w dziale wyprzedaż, więc ona miała atrakcyjną cenę. To nie jest paragon od tego. Bardzo fajnie zapakowana, wszystko naprawdę branding, rewelacja. Jak zrobiłam zakupy, to szybko do mnie przyszły. Aczkolwiek nie mogę znaleźć. O, tu jakieś naklejki. Kiss My Ass. Number One, to jest ich nowa kolekcja. Właśnie mojego żaka Sylwia miała taką bluzę. Aha, tu jest formularz wymiany i tu mamy w końcu rachunek, zakupałam się. Ta bluzka kosztowała 69 zł i kupiłam też coś za dychę, koszt dostawy 16. A to, co za dychę kupiłam, to kolejny odświeżacz do samochodu. Tym razem z oczami, takie oczy z pelenów. Nie mam pojęcia, jak on pachnie, jest tylko napisane kolor czarny. Nie wiem, czy to nie będzie męski zapach, ale wiem, że na pewno mój mąż będzie chciał mieć takie oczy w samochodzie, więc mu to przekażę. No, super. Teraz wiecie co, tak sobie myślę, zostawimy to wszystko, co tam leży i przejdziemy do ubrań, których nigdy nie miałam na sobie i które pochodzą z firmy znajdującej się w Gdańsku. Tutaj powstają te projekty i tutaj te ubrania są szyte, także jest mi bardzo miło. Te rzeczy, które wam pokazałam, kupiłam, a te, które za chwilkę ujrzycie, dostałam. Jest mi bardzo miło, że one trafiły w moje ręce i że mogę się z wami podzielić tym, że na Pomorzu jest taka firma. Ona podobno istnieje od wielu lat i ma bardzo dużo zadowolonych klientek. Ciekawe, czy dołączę do ich grona. Uwaga, tutaj będzie zupełna zmiana stylu. Ze sportowej dziewczyny przeistaczam się w romantyczkę, w bieli, w zwiewnej koszuli wielowarstwowej. Pierwszy raz mam ją na sobie. To jest, moi kochani, rozmiar 40. Ja sugerowałam się tabelką, którą oni mają na stronie z rozmiarami, wybierając te rzeczy. I powiem wam tak, ona jest kilkuwarstwowa, jest bardzo delikatna, bardzo przyjemna do skóry, pięknie układa się na sylwetce, tak ładnie, jak to powiedzieć, ładnie układa się na biuście, o, po prostu ma piękny dekolt, który uwydatnia obojczyki, co jak wiecie uwielbiam. Muszę się troszeczkę od was oddalić, zobaczcie, jak ona pięknie wygląda z niebieskimi jeansami, szok. Przepiękna, brakuje mi białych bluzek i jak zobaczyłam tę bluzkę u nich na stronie, to stwierdziłam, że naprawdę będzie idealna. Muszę wam powiedzieć szczerze, jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tym sklepie, mówię teraz o takim aspekcie zupełnie techniczno-wizualnym, to sposób prezentowania ubrań. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że niczego tam dla siebie nie znajdę, ale jak zaczęłam wchodzić w każdy produkt osobno i oglądać kolejne zdjęcia na modelkach, to dopiero po przybliżeniu, po przemyśleniu tego, czy te rzeczy będą pasować do mojej sylwetki, stwierdziłam, że naprawdę tam jest bardzo dużo rzeczy, które bym chciała, takich uniwersalnych, eleganckich, bardzo fajnych na różne, również wyniosłe okazje. No ale słuchajcie, taka koszula do niebieskich jeansów czy do czarnych rurek, super, tutaj są gumeczki, taki prześwit, idealny rozmiar w ogóle, powiem wam szczerze, tu nie mogę powiedzieć, że jest za duża, czy jest za mała, jest po prostu idealna, bardzo komfortowa, bardzo wygodna. Tak się zastanawiam, czy wam w ogóle powiedziałam, jak nazywa się ten sklep? Chyba nie. Linki wszystkie wam zostawię na dole, a sklep nazywa się w skrócie FR, czyli Fashion Romantic. Przyznam wam, że ta sukienka jest adekwatna do nazwy sklepu, bo jest bardzo romantyczna i jest taka bardzo, moim zdaniem, też uniwersalna i przyda mi się na różne eventy, czy też bardziej takie poważne okazje, czy na randkę. Przez ten dekolt, dekolt jest duży, ale zobaczcie, on wcale nie jest jakiś taki zanadto wyzywający. Idealna, grzeczna długość do kolana. Jestem tak mile zaskoczona tą kiecką, tym jak ona leży, jak ona się prezentuje na żywo. Widać, że jest naprawdę świetnej jakości. A teraz, kochani, sukienka, którą wybrała dla mnie moja córeczka Oliwia, która ma komunię świętą w tym roku i zażyczyła sobie, żeby jej mama ubrała się
na biało. Znalazłam taką piękną, klasyczną sukienkę na podszewce. Tutaj w taki wytłaczany wzór. Były dwa modele tej sukienki, znaczy dwie opcje. Bez rękawków i z rękawami. Pomyślałam sobie, że rękawek jest lepszy na taką uroczystość, bo zakrywa wspomniane już ramiona. Sukienka ma też fajną długość do kolana. Jest bardzo obcisła. Muszę wam powiedzieć, że nawet za bardzo. Mam pod sukienką majtki w biało-czarne paski. Nie wiem, czy ich nie zobaczycie, ale docencie to, że ten suwak zapięłam sama. Także brawo ja. Idealna sukienka na taką okazję. Aczkolwiek jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo wąska. Jest przy tym też elastyczna, także ja spokojnie mogę się w niej poruszać. Może wam pokażę, jak ona wygląda z bliska i niżej. No zobaczcie, ten materiał to jest hit. Przepiękny. No i tutaj trzeba jeszcze troszeczkę popracować nad brzuchem. Jeżeli ktoś ma większy brzuszek, no to nie będzie czuł się komfortowo w takim fasonie. Ta sukienka powinna nazywać się No Secrets, bo niczego się w niej nie ukryje, a szczególnie na przyjęciu komunijnym, jak zjemy troszkę za dużo, to może być kłopocik. Także jest przepiękna i zrobię wszystko, aby do czasu komunii móc po prostu ją założyć. Ciekawa jestem, czy Oliwce się spodoba. Myślę, że tak. Ona mnie lubi w takim wydaniu. Przepiękna. Tak jak mówiłam, wszystkie linki na dole. Teraz pokażę wam jeszcze jedną sukienkę, ale z innego sklepu. Niemniej również wyprodukowaną w Polsce. Dzięki kuriera. Tę sukienkę kupiłam w pewnym butiku, pokazanym mi przez moją koleżankę. Odwoziłam ją do domu i właśnie ona zaproponowała, żebyśmy tam podjechały, bo to było po drodze, a wcześniej już zachwycała się selekcją ubrań, które w tym sklepie się znajdują. To jest butik przy ulicy Dmowskiego w Gdańsku i prowadzi go bardzo młoda dziewczyna i ona ma rzeczy głównie z polskich firm i ta sukienka też jest polskiej firmy. Jest dzianinowa, bardzo ciepła, bardzo przyjemna. Już wam ją pokazywałam, miałam ją na sobie na śniadaniu z blogerkami i wtedy też nagrywałam vloga. Tutaj ma taką czarną koroneczkę, jest naprawdę bardzo ciepła, więc to jest tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby ją założyć, chyba że na takie chłodniejsze dni. Ma fajną długość rękawa, ładnie opina sylwetkę. Ta sukienka kosztowała 99 zł. Informacje na temat miejsca, w którym ją zakupiłam, będą też pod filmem. Dziękuję, kochani, że oglądaliście. Dajcie znać, czy lubicie takie mierzymy, czy wolicie tradycyjne hole, takie kiedy siedzę, pokazuję ubrania i ewentualnie dogrywam przebitki. Ja lubię nagrywać i tak. Ta forma, którą teraz oglądacie, według mnie jest taka bardziej dynamiczna, vlogowa, taka luzacka, więc ja najbardziej lubię to, co jest luzackie, autentyczne i nie wyreżyserowane. Najlepiej się czuję właśnie nagrywając i potem montując takie filmy, ale dla was w odbiorze one mogą być już od gorsze. Także jestem bardzo ciekawa, co powie większość. Dziękuję, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Baby.